Berek, witam się z Wami bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami oczywiście z poranną kawą. Jest to już co prawda moja druga kawa, ale niech będzie. Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z mini takim makijażem. W sumie sama jeszcze nie wiem, co wymyślę. Być może tutaj niektóre produkty dla Was będą nowymi produktami. Dla mnie część jest sprawdzona, część pierwszy raz użyję. Także zobaczymy, jak się one spiszą. Nie mam jeszcze opcji jakby całościowej, także zobaczymy, co to wyjdzie w praniu. Mam nadzieję tylko, że światło tutaj będzie ok, że nic nie będzie fisiować. W tle, jeżeli będzie słychać jakiekolwiek wydźwięki, to jest to mój synek, ponieważ jest ze mną w domku. Cześć! No, także co? Mam przygotowanych parę produktów. Najpierw może Wam pokażę, co będę chciała zastosować, a potem dopiero przejdziemy do makijażu. Więc tak, jeżeli chodzi o bazę, mam naniesioną w ogóle pielęgnację, także po pielęgnacji lecimy. Smashbox Photo Finish Foundation Primer. Ja będę chciała nanieść tą bazę, gdyż muszę po prostu wykończyć to opakowanie. Zastanawiałam się, czy nie dać chociaż po jednej kropelce tego produktu. Nie chcę się wybielić tym razem, ale po prostu on fajnie jakoś tak ujednolica cerę, więc po jednej mini kropelce będę chciała dać, to jest NYX Total Control. Ja mam w kolorku 01. Następna rzecz, jeżeli chodzi o podkład, będę chciała dzisiaj użyć Revolution, tego w sticku. Ja mam w kolorku F10. Ten w sztywcie podkład. Jeżeli chodzi o korektor, to naniosę sobie korektor Art Scenic. To było, słuchajcie, chyba z Eveline, jeśli się nie mylę, tak, z Evelina. Także ten korektor, ociupinkę, wiecie, że ja nie mogę rozświetlać okolicy pod oczami, ani w ogóle wokół oczu, więc dam go dosłownie ociupinkę. Dalej przypudrujemy to Vibo Banana Loose Powder. Ociupinkę, myślę, że raczej okolice pod oczami będę chciała troszeczkę przypudrować, ale też nie za bardzo. Jeżeli chodzi oczywiście o Cupidyna, to Pixie by Petra i to będzie pewnie, założę się, że to wyjdzie mi albo ten, albo ociupinkę zmieszania tych dwóch, brązowy i ten jasny rozświetlacz, ponieważ je uwielbiam. Baza pod cienie będzie z The Balm Put a Lid on It. To będzie dokładnie ta baza. Następnie, jeżeli chodzi o paletkę, nie wiem dlaczego, ale zdecydowałam się na tą paletkę. Jak wiecie, to jest podróbeczka Huda Beauty. Primarkowa, tak one wyglądają, oczywiście podczas makijażu zesłoczuję Wam i pokażę, jak wyglądają te cienie. Dalej Essence Volume Booster, użyjemy sobie tego pod maskarę. A jeśli chodzi o maskarę, to wybrałam dzisiaj po prostu, nie wiem, wybrałam dzisiaj tak naprawdę na chybił trafił. Wybrałam Benefit Ruler Lash. I to jest dokładnie ta maskara. Następnie, jeżeli chodzi o bronzer, mam tutaj dwa bronzery. Nie wiem, czy nałożę dwa, czy tylko jeden, ale mam dwa i one oba były kupione razem w zestawie. Hoola w sticku oraz Hoola, słynny Benefit, którego ja bardzo byłam ciekawa. Słynny Benefit. Benefit, słynny bronzer, którego ja byłam bardzo ciekawa i który w końcu nabyłam, więc Hoola tak jakoś fajnie pachnie. Pudrowo, ale fajnie. Także wykorzystamy sobie ten bronzer. No i nie mogłabym być sobą, gdybym nie wykorzystała smashboxowej tej paleci, tego rozświetlacza Rose Mantic. Ja po prostu się w nim zakochałam i powiem Wam, że jakoś nie wyobrażam sobie makijażu chociaż z ociupinką. Znaczy nie wyobrażam sobie makijażu chociażby bez ociupinki tego rozświetlenia. No już powiedzcie, czy on nie jest piękny? Jest po prostu przepiękny. To jest chyba najładniejszy z rozświetlaczy, jaki miałam. Tak jak się kiedyś bardzo zachwycałam Beką, tym Champagne Pop, tak myślę, że chyba, no i później Benefitem, tak chyba to jest mój trzeci z takich ulubionych rozświetlaczy, więc myślę, że użyjemy też jego. Przygotowałam sobie również dwie kredki. Kredki do, słuchajcie, do oczu, ale nie wiem, czy je wykorzystam ja, coś jakoś mam się na bakier, słuchajcie, z
z kredkami do oczu. Zobaczymy, mam brązową, mam czarną z Rodiala, także być może ociu pinkę dołożę. Jeżeli chodzi o usta, kontur na usta, to będzie kolor Sensational od Maybelline. To jest w kolorku, słuchajcie, w jakim ty jesteś kolorku? Jest 50, Dusty Rose. Dusty Rose, taki bardzo nudziakowy, naturalny kolorek. No i jeżeli chodzi o usta, nie wiem. Nie wiem, bo nie wiem jak wyjdzie oko. Mam tu przygotowane 3 produkty. Nie wiem, na który się zdecyduję. Tak one wyglądają, takie kolorki. Nie mam zielonego pojęcia, który wykorzystam. Mam tutaj 2 produkty z NYXa. To są te Butter Gloss 03 i 09. To są te produkty. Jak i zarówno mam Slicka Lip Shot Gloss Impact. I to jest Game Flyer. I to jest taki kolorek. Sorry, właśnie tak jakoś ciemniej się zrobiło, więc tak jak mówię, z góry przepraszam za fiszujące światło. Dobrze, ja myślę, że możemy już teraz po tym wstępie, po takim dłuższym wstępie możemy chyba przejść. Widzę, że nie ma produktu do brwi, ale do brwi, poczekajcie, czy przypadkiem nie wykorzystamy? Nie, nie wykorzystamy. No dobrze, w takim razie jeszcze weźmy sobie produkt do brwi. Ok, wybrałam, będzie to Eveline. Eveline Cosmetics All-in-One 02. Czyli to będzie dokładnie ta paletka. No, także teraz już chyba mam wszystko. Już chyba o niczym nie zapomniałam. Teraz możemy przejść do samego makijażu. Będę zerkała sobie być może tutaj na boki. Tu mam jedno lusterko, tutaj mam dosłownie naprzeciwko mnie drugie lusterko. Ok, przechodzimy teraz do aplikacji bazy. Ok, baza ze Smashboxa. Ja ją wykorzystałam tylko raz, także teraz będzie mój drugi raz. Nie pamiętam, już nawet nie pamiętam. Wam powiem szczerze, jak ona się spisywała, także będę miała okazję, by sobie przypomnieć. Ok, rozcieram sobie palcami, jeżeli chodzi o bazę. Ona bardzo fajnie się rozprowadza. Bardzo kremowa, bardzo przyjemna. No i teraz już sobie przypomniałam, że ona była trochę lekko rozświetlająca, więc to może niekoniecznie, ale tak jak mówię, zostanie wszystko przypudrowane, więc mam nadzieję, że to nie zaszkodzi. Teraz kolejna rzecz, tak jak powiedziałam, naniesiemy sobie z NYXa te kropelki dla jakby takiego troszeczkę wygładzenia, dla lepszego krycia, ale tak jak mówię, to jest dosłownie tak mocny produkt, że tu naprawdę daje dosłownie ociupineczkę, żeby się po prostu nie wybielić. Rozcieram szczoteczką moją, primarkową zresztą. Nie chciałam żadnego efektu wybielenia twarzy, ale uwierzcie mi, że naprawdę przy tej świetle jestem tutaj bardzo, bardzo taka blada. Teraz nawet jak się odsunęłam, to widzę też różnicę. No ale niestety, ustawienia mam jakieś automatyczne w telefonie, więc niestety nie poradzę. Ok, przesuwam sobie lusterko, żeby się lepiej widzieć. Dobrze, teraz przejdźmy do aplikacji, słuchajcie, podkładu Revolution F10. Mam nadzieję tylko, że nie będzie dla mnie za ciemny. Ja ostatnio powiem Wam, że no jakoś tak nie bardzo się wystawiałam na słońce, jeżeli chodzi o opalanie, bo nie miałam po prostu takiej jakby okazji, więc no troszeczkę zbledłam, dlatego też się tak jakby wspieram troszeczkę, słuchajcie, tymi kropelkami właśnie, tym olejkiem karotenowym. Chodzi o taki, słuchajcie, podkład w sztywcie, naprawdę niedrogi, to spisuje się bardzo, bardzo fajnie. W zależności, słuchajcie, od ilości tego produktu, myślę, że możecie te krycie sobie zbudować. Widzę, że on jest dosłownie w kolorze chyba mojej teraz obecnie skóry. Ja myślę, że wystarczy. Teraz dosłownie ociupineczkę, ale to ociupineczkę, widzicie, że ja nie mogę używać. Ja nie mogę używać korektorów, a na pewno nie żadnych rozświetlających, ale dam tutaj ociupinkę w kącik oka. Jeżeli mi się uda, ale nie wiem, czy mi się uda, to postaram Wam się wypisać produkty pod spodem. Jeżeli nie, to śmiało pytajcie, ale tak jak mówię, ja pokazuję wszystkie produkty, więc bardzo łatwo jest zatrzymać sobie klatkę i po prostu to spisać. Mówię nazwy, pokazuję opakowanie, więc raczej nikomu nic tutaj nie powinno uciec uwadze. Dobrze, to są produkty już wykorzystane. Teraz naniosę sobie, słuchajcie, na razie
Bazę na oczy, a za chwilkę przypudruję okolice pod oczami. Baza z Benefit. Czy ty tu jeszcze, bazo? Jesteś. Dobra, nie chciałam za dużo, czekajcie. Put a lid on it. To jest dokładnie ta baza. Ok, aplikuję sobie bazę na powieki. Teraz przypudruję sobie ociupinkę okolice pod okiem, pod oczami. Użyję do tego pędzelka tego z Real Techniques. Nabieram sobie niezbyt dużą ilość produktu i aplikuję pod oczy. Aplikuję dosłownie w okolicy pod oczami, ponieważ nie chcę absolutnie, aby ta okolica mi się wyświecała. Dobrze, co teraz zrobimy? Teraz może naniosę sobie produkt na brwi, ponieważ to doda nam troszeczkę, wiecie, uroku, że tak powiem. Powiem Wam, że faktycznie zauważyłam, że oczy, w ogóle twarz niepomalowana, ale bez brwi zwłaszcza, w ogóle jakby nie ma żadnego wyrazu. Także same brwi robią naprawdę sporą robotę. I to na tyle. Teraz rzecz kolejna. Co my tutaj zrobimy? Co my zrobimy, to może przejdźmy do paletki. Jest to paletka PS Amber Passion za 3 funty z Primarka. Fajny odpowiednik naprawdę, słuchajcie, paletki Huda Beauty, tych takich małych paletek. Także przejdę teraz do swatchy, pokażę Wam na dłoni. Myślę, że w ten sposób pokażę Wam swatche. Wygląda to wszystko tak. Więc myślę, że jak na paletkę, słuchajcie, za kwotę 3 funtów, to nie jest źle. Nie jest źle, także zobaczymy. Chciałabym coś troszeczkę z tym pomarańczem, więc zobaczymy, jak to nam wyjdzie na oczach. Nie mamy tutaj żadnego, ale to żadnego cienia takiego bazowego. Chyba posłużę się, uwaga, uwaga, posłużę się tutaj zaufaną moją paletką ze Smashboxa. Paletka, słuchajcie, do konturowania, w której mamy przepiękny, naprawdę wyjątkowy kolorek jako bazowy. To jest dokładnie ten kolor, ja go uwielbiam. Okej. Dam go też jakby na całą powiekę, tak lekko bazowo, aczkolwiek baza już na oku jest. Dobrze, on wydaje się w paletce być takim matowym, ale on do końca matowym nie jest, bo jednak jest takie leciutko satynowe wykończenie tego cienia, ale jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Dobrze, teraz polecimy sobie już z paletką i myślę, że pierwszym cieniem będzie ten cień. Spróbuję. Zobaczycie, jak się teraz transferuje na oko. Widzicie? Także pigment jest naprawdę spoko. Aplikuję go, słuchajcie, od zewnętrznego kącika po załamaniu. Staram się go przenieść jakby do wewnątrz, czyli można by powiedzieć, że po całym załamaniu od zewnątrz do wewnątrz. Teraz dołożę, słuchajcie, ociupinkę tego tutaj obok, tego ciemniejszego brązu i jego dam tylko tutaj od zewnątrz i pociągnę też poprzez załamanie, żeby przyciemnić nasze oko. Jak widzicie, wyglądać to będzie następująco. No i teraz postaram się zaaplikować jakoś w miarę fajnie ten pomarańcz. Bardzo bym chciała mieć tutaj jednak środek oka dość pomarańczowy. Nie wiem, czy mi się to uda. Zobaczymy za chwilkę. Ok, jak widzicie, pigment jak na paletkę za 3 funty. No nie możecie powiedzieć, że jest zły, bo jest naprawdę bardzo dobry. Ok, teraz tak myślę, że tego ciemniejszego brązu dołożyłabym tutaj na dolną powiekę, a za chwilkę do niego dołożę tego pięknego, jaskrawego pomarańczu. Ciemnię jeszcze ociupinkę, poczekajcie, wezmę tylko mniejszy pędzelek i przyciemnię ociupinkę tutaj tym ciemniejszym.
drugie oko. Teraz może dołożę takiego tutaj na dole, taki leciutki brązik i dorzucę go jeszcze odrobinkę tutaj do wewnętrznego kącika. On jest nieco jaśniejszy od poprzedniego. Teraz dołożę jeszcze ten taki piękny właśnie pomarańcz, żeby jeszcze tutaj rozjaśnić. Chyba dokładać, słuchajcie, tutaj złote, aczkolwiek nie powiem, że mnie tutaj troszeczkę kusi. Mam tutaj te takie ładne złoto, ale chyba nie wiem, wolałabym chyba zostać przy takim fajnym matowym wykończeniu. Nie wiem, czy nie wiem, czy dodawać to złoto, słuchajcie. Może ociupinkę. Bardzo mi się podoba to wykończenie. Tak jak mówiłam, ten jaśniutki taki rozświetlający kolorek, ten dokładnie, zaaplikuję sobie w bardzo małej ilości w wewnętrzny kącik oka. Zastanawiam się właśnie nad tą kredką. Może ta brązowa, nie, to jest czarna. Może jednak tą brązową zaaplikuję sobie odrobinkę tutaj na dolną powiekę. I tu od góry również. Jak widzicie, u mnie jest to nieco problematyczne, gdyż moja powieka jest powieką opadającą. Teraz co zrobię? Rozetrę sobie ociupinkę tą moją kreskę. Ten makijaż bardzo Ci się podoba, bardzo, bardzo. Ok, tej paletki już wystarczy, odkładam pędzelki póki co. Jedyne co nam teraz zostaje to rzęsy. Kocham Cię, mama. Też Cię kocham. Lash Primer Super Volume z Essence. Teraz aplikuję roller Lash z Benefit. Rzęsy chcę dosłownie delikatnie. Bardziej by mi zależało na górnych. Tak wygląda oko pomalowane i niepomalowane. Teraz przechodzę do drugiego oka. Spokojnie. Co? Stoi za oknem i gada. Ok, tak wyglądałoby już pomalowane w pełni oko. Efekt mi się bardzo podoba. Ok, tak by wyglądała aplikacja, słuchajcie, tuszu Roller Lash. Możecie ocenić, jak on wygląda, czy Wam się podoba, czy nie. Nie wiem jeszcze do końca, jakie usta do tego makijażu. Słuchajcie, nie mam opcji, naprawdę nie mam opcji, ale oko bardzo mi się podoba. Teraz zaaplikujemy sobie Hoola Quickie Contour Stick. To jest dokładnie taki produkt. Zetrę sobie to szczoteczką z Primarka. I dorzucam jeszcze Hoola tego tutaj w kompakciku i tak patrzę, czym to zaaplikować. Może nie tym, poczekajcie, wezmę sobie pędzelek do bronzera, ten chyba skośny, pędzelek skośny, użyję tego cela. Okej. Powiem Wam, że tak teraz chyba pierwszy raz w takiej większej ilości użyję tego produktu. Wcześniej jeszcze go nie używałam, o nim bardzo dużo słyszałam, ja go jeszcze nigdy nie miałam. Myślę, że wystarczy. No i teraz dodajemy sobie tego pięknego rozświetlenia. Nie wiem, czy ten kolor będzie jej pasował, ale ja nie umiem się rozstać z tą paletką i po prostu, no niestety muszę tutaj go zaaplikować. Trochę tutaj na czoło. Troszeczkę na nos. Powiem Wam, że tutaj w lusterku naprawdę wygląda to fantastycznie. Teraz wezmę jeszcze pędzelek by Magda Pieczonka, czyli ten, który faktycznie ten produkt nieco jakby zanika, ale za to może fajnie mi się tutaj jakoś to rozetrze. Jest widoczne, ja już to widzę. A najfajniej to będzie widać w świetle dziennym, słuchajcie. Jeśli chodzi o Cupidyna, to ja za chwilkę sobie zaaplikuję ten rozświetlacz z paletki Pixie by Petra, ale teraz przejdźmy do konturu ust. Kocham Cię, mama. Też Cię kocham. Cię najbardziej. Jeżeli chodzi o kontur ust, to myślę, że tyle wystarczy.
I zaaplikowałam tutaj kolor Sensational od Maybelline w kolorku 50 Dusty Rose. Więc tak by to wyglądało. No i ja się zastanawiam, jakie zrobić usta. Czy takie brudne różowe? No chyba, nie wiem, czy ściągnę, czy czerwień. Róż. Czerwień, nie wiem, jestem za czerwienią, a wy? Odbiega to trochę od konturówki. Sprawdźmy. Tak by wyglądały już skończone usta. Myślę, że jednak to był dobry wybór, czyli Lipshot od Slika Game Player. Tak wygląda ten produkt. Bardzo mi się podoba to wykończenie. Bardzo, bardzo. No i zostaje nam tylko rozświetlenie łuku Kupidyna. Myślę, że to również wystarczy. Tak patrzę, czy czegoś nam brakuje, ale chyba niczego nam nie brakuje i tak wyglądałby skończony makijaż przy użyciu, słuchajcie, paletki za 3 funty z Primarka. Tak wyglądałyby oczy. No mi podoba się strasznie, strasznie. Nie wiem, jak spodoba się to Wam. Dajcie mi oczywiście znać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę zadawajcie je w komentarzach pod filmem. Tak jak mówię, w zależności od światła prezentuje się ten makijaż. Nie wiem, jak Wam to jeszcze tutaj inaczej pokazać, ale zaufajcie mi, że naprawdę wygląda on fantastycznie. Zobaczcie na oczy. Zobaczcie na usta. Chodzi o tusz. Myślę, że on chyba lepiej się nawet spisuje bez bazy niż z tą bazą. Ta baza jakby nic tutaj nam nie dodaje. Jeżeli chodzi o rozświetlenie, to naprawdę jest ono bardzo fajne. Nie chcę tak tutaj przesadzić, bo chciałabym dodać Wam i sprawdzić tą paletkę tutaj Pixie, ale nie chciałabym, wiecie, zrobić sobie kuku. Myślę, że ociupinkę mogę sobie tutaj zaaplikować. Faktycznie ten pędzelek jest takim zbitym pędzelkiem i może dlatego on niezbyt ładnie rozprowadza nam tutaj ten rozświetlacz. Chciałam zobaczyć tylko jeszcze, jak wyglądałby ten biały. Ale faktycznie myślę, że ten nasz Rose Mantic nam w zupełności wystarczy. Także zobaczcie na swatcha, zobaczcie na oko. No zupełnie inaczej wyglądają te cienie na powiekach, a inaczej na dłoni. Także tak by wyglądał skończony makijaż. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o tych produktach, które tutaj zastosowałam. Piszcie w komentarzach, czy macie coś z tych produktów, czy je lubicie, czy je polecacie, co o nich sądzicie, jakie jest Wasze zdanie na ich temat. Ja bardzo Wam dziękuję za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że ten makijaż Wam się podoba, bo mi podoba się on bardzo, bardzo. Wygląda bardzo naturalnie, troszeczkę można nawet powiedzieć, że delikatnie z pazurem, ale mimo wszystko uważam, że są codziennym makijażem i ja śmiało, ale to śmiało z takim makijażem wyszłabym po prostu do miasta. Do usłyszenia. Buziaki. Bye-o!